Cześć, Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dawno nie było kart serii szóstej, chyba nie. E, tak więc dzisiaj przedstawię Wam update mojej kolekcji, pokażę Wam co mi się udało zebrać przez ostatnie kilka dni kilka tygodni właściwie. No i w sumie to no, chyba tyle, tak więc zapraszam. Pomyślałem, że w niedzielę przyda się taki nieco luźniejszy odcinek. Bo w sumie nie każdy ma czas, żeby go zobaczyć, a ten będzie trwał maksymalnie 6-7 minut, więc chyba każdy zdąży takie coś obejrzeć. No i przed wami album, album serii szóstej, który wielokrotnie już na, na tym kanale wam pokazywałem. Pierwsza w sumie pokazał się on na liveie, który robiliśmy, który wyszedł naprawdę świetnie. No potem był drugi live, który już był dosyć, dosyć długi, właściwie, aczkolwiek i tak było fajnie. Jeśli chodzi o okładkę, to już chyba wszyscy ją widzieli, tak więc przejdźmy sobie do samego środka, bo tutaj jest bardziej interesująco. Mamy na pierwszej stronie właściwie je, tylko jeden brak, czyli właśnie kartę numer 6 Ultra Pojedynek z Magmowym Potworem, bo tutaj akurat jest Lloyd. No i te karty są oczywiście najrzadsze, najgorzej do zdobycia. Mamy tutaj właściwie całą stronę przedstawioną dla Lloyda, a właściwie to nie, bo dwie trzecie strony. Jest 6 kart dla każdego ninja, z tego co widzę, 6 ninja, więc wiadomo. Tutaj oczywiście widzimy e, Lloyda w strojach z Shintaro. Tutaj jest Lloyd z Legacy e, z sezonu 14 oraz z, z, znowu z Shintaro. Tutaj natomiast przejdziemy do Kola i tutaj do Kaja. No i do najlepszej dwójki kart z całej kolekcji, czyli moi drodzy Ultra Kaja pogromca bestii kontra Ultra Złowrogi Nietoperz. Ostatnio kupiłem sobie właśnie Blister Pack, w którym mieliśmy limitowaną kartę Jaya kontra Nidroida, do której przejdziemy sobie oczywiście zaraz. I właśnie tam zdobyłem więcej saszetek właśnie tego Tokaja, a tego to złodrogiego nietoperza już miałem dawno temu, więc cieszę się niesamowicie, właśnie z tego Tokaja, ponieważ mam wreszcie ultra pojedynek i jeszcze mojego ulubionego ninja, więc to naprawdę wygląda genialnie. No poza tym mam naprawdę mało kaju, bo tutaj właściwie tylko dwóch mi brakuje, więc nie jest najgorzej, ale no cztery karty Kaja, troszkę malutko jak na fana Kaja. Tu widzimy jeszcze dwa braki. Dalej mamy jeszcze Jay'a i Zayna. Zayna właściwie mam najmniej, chyba tylko jedną kartę. Czy nie? Nie, dobra, tutaj są jeszcze trzy. Okej, okay, nieważne. Tutaj mamy jeszcze kilka takich duetów, trio właściwie. Tutaj jeszcze przechodzimy sobie do Mistrza Wu. No i tutaj mamy już dość dużo tych kap, bo widzimy praktycznie wszystkie karty Króla Ewangelisa. Tutaj właśnie brakuje mi chyba tylko jedna Księżniczka Wania, chyba jakaś wciekła, czy jakoś tak to było. Tu widzimy również Heilmara. Tutaj jeszcze mamy Korgrana, brakuje mi jeszcze tych dwóch uniżonych. Tutaj mamy jeszcze Lili Gleka, Misako, Chompi, rozgniewane Chompi, Pixel. No i tutaj również mamy Te Tria znowu, tutaj i tutaj. Tutaj są, jest trzech mistrzów żywiołów, którzy byli razem w zestawie, więc fajnie, że mam całą trójkę. Tu jeszcze widzimy sprzedawcę lodów z ogrodów, tu jeszcze jest on właśnie z Klaczem Powersem na jednej karcie. I tutaj chyba trzecia moja ulubiona karta w całej kolekcji, czyli. Podła czaszka, Hazadura naprawdę wygląda genialnie. Zresztą tak samo jak zły szkiatowy czarownik. Dalej mamy jeszcze złego przebudzonego wojownika. Tam jeszcze zwykły szkieletowy czarownik. Tutaj brakuje mi również jednej karty, czyli do tych wszystkich złych potworów i tak dalej. Tu zaczyna nam się Mamatus oraz temat dżunglowy. Mamy Mamatusa po prostu w wersji Guzmama. Tutaj jest podły wóz na Mamatus, tutaj jest zły wóz Mamatus. I te przymiotniki są czasami bardzo e, nieróżniące się od siebie. Tu widzimy jeszcze Paul Erika, e, złego Paul Erika oraz opiekuna na Grzmotu. No i teraz przechodzimy sobie do kolejnych kart, również nawiązujących do wyspy. Dalej jeszcze jest Ronan. Właściwie Ronanów mam wszystkich, tak samo jak Garmadonów, tak samo jak małych Lloydów, tak samo jak Lasza, chociaż tutaj brakuje mi tylko jedna karta. Nie wiem, czy to jest Lasza, czy e, przypadkiem nie jest to Hipnokobra. Tu jeszcze jest Nindroid. A tutaj mam również bardzo dużo tych kart. Brakuje mi również tylko dwie. Po jednej na każdą stronę. Właściwie to nie mam żadnej pełnej strony, oprócz limitek, więc tutaj <grytanie> praktycznie na każdej brakuje mi po jednej karcie, więc to jest taki wiecie pech. Tu jeszcze mamy te mega stwory, też ich mam całkiem dużo. No i to co mnie cieszy, to mam właśnie kamiennego Golema 1, 2 oraz 3 oraz wszystkie kamienne Golemy razem, więc to również wygląda bardzo fajnie. Dalej jeszcze mamy karty akcji oraz karty zasadzek. Nie, tutaj dalej są karty akcji, sorry, Was bo Tutaj są dopiero karty zasadzek, e, tutaj na tej stronie mam ich całkiem mało, bo właściwie tylko dwie, a kart pojazdów również uzbierało mi się dużo, brakuje mi tylko trzy, bo tutaj widzimy masę, masę pojazdów. Tutaj już zaczynają nam się oczywiście e, coś, czego nie lubię, czyli puzzle. Nie lubię tych kart, naprawdę ich nienawidzę, bo tutaj trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, żeby zdobyć wszystkie, żeby zrobić sobie cały obrazek, a ja jak widać tego szczęścia nie miałem, ponieważ tutaj mam duże braki w tym. Wszystkim tutaj brakuje mi 3, tutaj również 4, a tutaj znowu 3, więc masakra. Natomiast mam dużo, dużo limitek, ponieważ mam praktycznie wszystkie dostępne, które na razie są na rynku, czyli mamy całą. Ścianę, limitek. Na początek Złoty Lloyd, który był oczywiście w albumie. Kai z Shintaro, Jay z Shintaro. Później drużyna dżunglowy Lloyd i Cole. Legacy Garmadon, drużyna Cole i Zane. Dalej ten Jay, który mówiłem, że był w bisterku, czyli Jay kontra wojownik Nindroid. Legacy Cole, dżunglowy Zain. No i dalej jeszcze lecimy. Tutaj mamy kolejne karty, które na są dostępne. Czyli drużyna Złoty Kai i Samurai X. Złoty Kai Szkietowy Czarownik, Legacy Samurai X oraz Shintaro Jay. Shintaro Jay, to jest ten sam, to tutaj? Nie, tutaj jest Jane Shintaro, a tutaj jest Shintaro Jay, widzicie? Śmieszne, nie? No i właściwie to, ta strona to tyle, tutaj jeszcze są karty, które prawdopodobnie będą do albumu z kartami Next Level właśnie, kolejny poziom z tej, z tej serii. Ale sobie tutaj je włożyłem, żeby nie było. Mamy tutaj Dżunglowego Jaya, Zeyna z Shintaro, z Złotego Jaya. A tutaj jeszcze jest Legacy, Dzielny Lloyd, Złoty Kol oraz wyspiaski Kai. No i tak jak mówię, te wszystkie karty są dotąd, a odtąd dopiero te karty e, będą w tym albumie Next Level, z tego co pamiętam. No i tutaj oczywiście wolne strony dla każdego, który chce sobie tutaj jak na przykład powtórki swoje powkładać, ale ja tego nie lubię, więc ja tutaj po prostu je zostawiłem wolne. Od tyłu jeszcze przestawienie na Mamatusa oraz trzech golemów, a z przodu to, co było przed chwilą. Moi drodzy, coś odkryłem, ponieważ tutaj miałem wsadanego. Shintaro Jaya, a tutaj mam kartę Jaya z Shintaro, która jest praktycznie taka sama. I teraz dopiero się dowiedziałem właściwie za pomocą mojego sprytu, i dopiero dopiero po jakimś miesiącu się odkry, to odkryłem. Ale tutaj jest karta polska, czyli James Shintaro Edycja Limitowana. A tutaj mamy podróbeczkę, właściwie nie podróbeczkę, ale takiego gościa na gapę, ponieważ jest to Limited Edition, Limited. Shintaro J, czyli karta z Niemiec, więc tutaj ma ona inny numer, ponieważ tam jest chyba więcej limitek, albo są po prostu inaczej poukładane, więc jak już pewnie widzicie, tutaj po prostu zostawiłem wolne miejsce, bo tutaj ma być wolne miejsce, bo już więcej po prostu takich limitek nie ma, więc ten J idzie sobie do półki, do powtórek. No tak to już jest, jak się czasami kupuje magazyny z Niemiec, które są sprowadzane do Polski, na przykład do MPK. no ale nieważne. Na to ważne jest to, żebyście Wy postawili subskrypcję na tym kanale, byście nie przekapili kolejnych tego typu odcinków. Nie to dłuższych, czasem nieco krótszych, zależy od dnia, kiedy mi się chce robić odcinki, ale, albo kiedy po prostu mi się nie chce. To Wam oczywiście mówię wprost. Jeżeli chcecie dołączyć do grona na subskrybujące, to nie zapomnijcie również o dzwoneczku, byście nie przekapili kolejnych odcinków na tym kanale. Oraz o łapeczce w górę, byś, bym ja wiedział, że Wam się takie filmy podobają i Wyście... Po prostu um, tutaj były lepsze zasięgi, tak, żeby więcej osób zobaczyło ten odcinek. No i napiszcie w komentarzu, czy wy może zbieracie tą serię, czy wam się podoba, no bo wydaje mi się, to jest chyba jedna z lepszych, o ile nie najlepsza seria właśnie tych kart z Ninjago. Ponieważ po prostu wyglądały one schludnie i tak dalej. Głównie moim zamysłem było kupienie tego albumu, by przechować tam karty, które już miałem, ponieważ jedyne co chciałem mieć to tak naprawdę ultra pojedynek Kaja z tym nietoperzem. Udało mi się to, ale jednak jak już pozbierałem te karty, które miałem, no to wyszło, że mam praktycznie cały album. Oprócz oczywiście kilku braków. No właściwie jest ich całkiem dużo, ale nieważne. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego odcinka na tym kanale. Trzymajcie się i cześć. Miłej niedzielki i smacznego rosołku.